Zawody odbyły się w hali sportowej WKK. W kategorii lekkiej wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Dorocia, która wyprzedziła Weronikę Deresz oraz Paulę Wydrych. W tej samej kategorii wśród mężczyzn triumfował Artur Mikołajczewski przed Miłoszem Jankowskim i Mateuszem Kraską. W kategorii seniorów najszybsi byli Michał Szpakowski oraz Marta Wiliczko. Nasi reprezentanci, którzy specjalizują się oczywiście nie tylko w ergowiosłach, zaprezentowali bardzo dobrą formę. Pochwalić należy szczególnie tych, którzy są w trakcie przygotowań do sezonu letniego, a zawody były dla nich jedynie sprawdzianem obecnej dyspozycji. Wśród juniorek triumfowała, ustanawiając nowy rekord Polski, Dominika Majszyk. Z kolei wśród juniorów najlepsi byli ex aequo Przemysław Wanat i Jan Domeracki. W kategorii Masters wygrał Dariusz Stefanowski. W gronie klubów najlepsi okazali się reprezentanci Lotto Bydgoszczy. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy Poznania Poznań, a na trzecim AZS-u AWF z Gdańsk. Piękne w mistrzostwach było też to, że odbyły się zmagania nie tylko dla zawodowców. 9 śmiałków wzięło udział w otwartych mistrzostwach Stowarzyszenia Odra. Pierwszy był Michał Mazik, drugi Marcin Skowroński, a trzeci Michał Gaszczak. Gratulujemy i zwycięzcom, i organizatorom. Turniej został bowiem przeprowadzony wręcz perfekcyjnie.